Yugi to jest ostatnią Jinchuriki, o której nie robiłem jeszcze ciekawostek, dlatego zapraszam wszystkich do oglądania. Jej ulubionym zwrotem było: koty mają 9 żyć. Jak się przekonała, ona sama nie miała. Nie lubiła pikantnego jedzenia, natomiast lubiła mleko i tekadon, czyli potrawy głównie składającej się z surowego tuńczyka. Shamisen to instrument japoński, na którym lubiła grać. Jej nazwisko Ni oznacza drugie miejsce. Jest ona jedną z niewielu osób w Kumogakure, której imię nie opisuje jej charakteru. W japońskim folklorze istnieje stworzenie Neko Musume, które jest kotem o nadnaturalnych zdolnościach i przyjmuje postać młodej dziewczyny, prawdopodobnie stąd jej forma. Tradycją jest, aby Jinchuriki był wybrany spośród rodziny Kage wioski, aby nie stał się zdrajcą, także możliwe jest, iż Yugito jest związana z którymś z Raikage. Posiadała grupę krwi A, urodziła się 24 lipca i miała 170 cm wzrostu. W Kumogakure było dwóch Jinchuriki, Yugito i Killer B, i obydwoje potrafili w pełni się przekształcić w swoje bestie. Za życia stwierdziła, że jest drugą najsilniejszą osobą w swojej wiosce, a nawet Killer B jej się przyglądał, mimo tego, że była od niego młodsza. Zginęła w wieku 29 lat. To by było na tyle w tych ciekawostkach. Mam nadzieję, że się podobały. Zapraszam do komentarzy, gdzie możecie podsyłać mi swoje propozycje co do kolejnych. Trzymajcie się, na razie, cześć!